drodzy internauci, drodzy przyjaciele, siostry i bracia w Chrystusie Jezusie. Nie spodziewałem się, że gdy przyjdzie mi nagrywać audycję codziennika biblijnego, że będę stał w tym miejscu i z takim tłem. Tak się zdarzyło, że jednak za mną znajduje się to, co kiedyś stanowiło oprócz kościoła takie serce życia parafii w Szopienicach. Było to serce, gdzie żyli ludzie. Żyłem ja z najbliższą rodziną, wikariusz z rodziną. Byli nasi goście. Przychodzili ludzie, aby się modlić, aby rozmawiać, aby śpiewać. Po prostu życie. Dziś stoimy w zupełnie innym kontekście i widzimy ten świat i czas, każdy po swojemu. Chciałbym jednak, wykorzystując ten czas i tą możliwość, przeczytać fragment Bożego Słowa, który ktoś mi też podesłał, przypominając, jak brzmi w swojej wymowie psalm tygodnia, psalm 97. Pozwólcie, że na tym miejscu właśnie go przytoczę. Pan jest królem. Niech się raduje ziemia, niech się weselą mnogie wyspy. Obłok i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego. Niebiosa głoszą sprawiedliwość jego, a wszystkie ludy widzą chwałę jego. Słyszy to Syjon i raduje się, i weselą się córki judzkie z powodu sądów twoich, Panie. Ty bowiem jesteś najwyższy na całej ziemi, bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. On strzeże duch świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich. Pan strzeże swoich wybranych i z ręki bezbożnych wyrywa ich. Myślę, że to ważne poselstwo, które wszyscy powinniśmy zapamiętać. Nawet w takiej sytuacji, bo ona nam pozwala trochę zmienić perspektywę. Abyśmy nie musieli patrzeć tylko na to, co pozostało, to co za nami, ale skierowali swój wzrok trochę w inne miejsce, tak bardzo blisko. To kościół, który stoi na górze. Na samym szczycie kościoła znajduje się krzyż. Krzyż Jezusa Chrystusa, który śmierć zniszczył, który jest naszą nadzieją. Dziękuję wam, moi drodzy, za wszelkie wyrazy wsparcia, współczucia, za słowa otuchy, nadziei, za wasze modlitwy i za waszą pomoc, tak bardzo nam potrzebną. Dziękuję osobiście, dziękuję w imieniu swojej rodziny, dziękuję w imieniu rodziny księdza Piotrka, dziękuję w imieniu naszych przyjaciół z Ukrainy, dziękuję w imieniu parafii. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję Bogu, że wyrywa nas z każdej niedoli. Zostańcie z Bogiem.